Hej, z tej strony QK, witam w kolejnym odcinku Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Zabiliśmy tutaj strażników twierdzy, czy czego to byli strażnicy. I teraz pobawimy się w tym porąbanym pomieszczeniu w odkrywanie iluzorycznych ścian. Dobra, to chyba nie tu. Tak, to tu było. To chyba z 4 albo 3 dziury są. O, widzicie, kolejna była. No właśnie, no takie trochę porąbane, no ale cóż. Co zrobić pozytywnie? Tu jest drabinka, okej. Okay. Przede mną iluzja, ale mnie ktoś tutaj ciula. Ładnie mnie ciulacie, ładnie. Ciśniemy, o, w sumie ładna ta tarcza jest. Można się teraz przyjrzeć tak bardziej tej tarczy. Taka ładna, trochę poniszczona już, dość mocno. Ale spoko wygląda, spoko. Tutaj, z tego co pamiętam, to jeszcze powinna być gdzieś jakaś iluzja. Ale chyba na drugiej... Tutaj jest chyba, dobra, już widać tutaj po tym. Cisza. To tutaj było? Tutaj. A czym jest cisza? Cisza to był czar, tak? Sprawdźmy. A, to jest to, że bardzo cichutko chodzimy i dzięki temu nikt nas nie usłyszy. Okej. Okay. Ohoho, pyk. Tutaj jakaś skrzynia. Zobaczmy, co się kryje w tej skrzyni. Tarcza cel, czyli coś jak puklesz. Strasznie fatalna i tragiczna. Bezcelowość. Tragiczna, jeśli chodzi o obronę, ale zajebista, jeśli chodzi o parowanie, oczywiście. Coś za coś, prawda? Jak wszystko w Dark Souls. Tutaj coś jest? Wymagane co? Karzeł? Wymagane karzeł, żeby tam wejść. Bo w sumie no, dziwne takie zrobili. Dziwne pomieszczenie, dziwna ściana. A tu można wejść przed tobą iluzoryczna ściana. I ten ziomek śmieszny, który wybucha. Chciał nam sprawić niespodziankę, ale na szczęście nie miał zbyt zajebistych ruchów. Woda różana. Okej. Okay. No i co? I tutaj z tej strony to już wszystko tam też, wszystko tak jest bla bla bla. Ogarnęliśmy ładnie, możemy popatrzeć. To tu sufit jest rozwalony, wow, w sumie to pierwszy raz widzę, znaczy pierwszy raz patrzę na górę tutaj. A nic tam chyba nie widać, prawda? Żadnego księżyca, nic. Nie widać jakieś... Nie, tu nic nie ma. A szkoda, myślałem, że coś ciekawego będzie widać. Na tych wyższych piętrach też raczej nie jest tam, tylko jakieś okna z kratami i tyle. Dobra. Ale ładnie, ładnie. Pierwszy raz patrzyłem w górę. I BUM! Pięknie. Tędy najpierw właśnie szybko przebiec, jeśli nie chcemy dostać w papę. Ognisko rozpalone! I w sumie wiecie co, mam 64 tysiące, a za niedługo będzie etap, którego bardzo nie lubię. Więc wydaje mi się, że chyba powinienem iść troszkę rozwalić tego hajsu, prawda? Że żyje się tylko raz, więc sprawmy, aby to życie było zajebiste, zanim zginiemy w wieży gargulców. Tak, bo tam właśnie teraz zmierzam. Zrobimy sobie taki mały przystanek właśnie. Zamiast pójść zabić od razu jednego z czterech wielkich bossów, to zastopujemy sobie fabułę główną i skręcimy w opcjonalne terytorium, jakim właśnie jest. Ta cała wieża, która jest bardzo wyjątkowa i podejrzewam, że doprowadza do szału nie jednego gracza. Zwiększymy sobie życie, żeby do tych 12, tak lubię zawsze mieć tutaj to wszystko na tak 12, 11, coś takiego, żeby to tak jakoś spokojniej było. Tutaj mamy tak zrobione pod tę zręczność. Myślę, czy zwiększyć, czy... machniemy sobie jeszcze powiedzmy. A tyle, o 30 niech będzie. Chociaż nie, no dobra, zostawimy sobie troszkę. Jakbym chciał teraz coś ulepszyć. Sprawdźmy, czy ja bym coś chciał ulepszyć. Czy ja bym nic nie chciał ulepszyć. Wiedziałeś, że będę? Co by tutaj ulepszyć, drodzy pozytywni? Może rapiera?
na plus 4, czy nie? No dobra, niech będzie. Zlepszymy sobie rapiera trochę. I tyle. No i okej, no co tu dużo mówić. A ten hajs, skoro nic z nim nie zrobimy, to po prostu wydamy sobie na byle gówno w, tutaj u Murzyna, aby w przyszłości odblokowało nam się tutaj też chyba 14 czy 16 tysięcy trzeba wydać. Żeby odblokowało, nie wiem, weźmy to. No i już nic. Trzeba wydać około 15 tysięcy, że tak powiem. I wtedy on nam będzie udostępniał więcej zbroi. Bardzo dużo zbroi od bossów, jeśli pokonaje bossów. I tę zbroję Alwy. Tak, zbroja Alwy, o której wam mówiłem, że jest jedną z moich ulubionych w tej części. Bardzo ładna jest w sumie. Chociaż za pierwszym razem bardzo dużo biegałem z tą zbroją. Co prawda z przodu nie wygląda jakoś ładnie. To jest jakiś grubas, taki tak dziwnie no. Z taką spódniczką krótką i śmieszną. Nie wygląda to jakoś ładnie, ale z tyłu cały czas podobało mi się, że to jest pelerynka, nie? Bo w jedynce nie ma peleryny, a tutaj nagle patrzyłem, dwójka, peleryna, wow, i jeszcze tak zajebiście się rusza. To musiałem ją mieć. Zbroja Alwy niestety nie ma pelerynki. Ale w sumie też ma takie jakby części, które powiewają ładnie. Nieźle. A z tego co tu pamiętam, to tu będzie właśnie nasz pan prześladowca, którego to my prześladujemy, a nie on nas. Hihihihihi. Bo jest słabą ciotą. Fucking pussy. Utracono połączenie ze Steamem. Ej, to źle, ja tak nie chciałem. To znaczy, że mnie żaden gracz nie zaatakuje w wieży. Oj, to niedobrze, to chyba ominiemy tą wieżę, bo chciałem ją przejść tak, w ten sposób, aby... Ha, chcesz użyć? No użyjemy. Otworzymy to teraz, ale nie będę teraz przechodził tej wieży. Najwyżej w następnym odcinku. Bo wolałbym, żeby było czuć ten dreszczyk emocji, że zaraz ktoś mnie zaatakuje i zaraz dostanę pewnie w pierdziel. Nie chciałbym dostać w pierdzielu, no ale wiecie. Lepszy entertainment jest, kiedy wiemy, że coś może pójść nie tak i to będzie śmieszne. No dobra, to co? No, ciśniemy dalej, no. Już i tak trochę nam tutaj adrenaliny zeszło, bo w końcu cały czas w tej grze jest szansa na to, że ktoś nas zaatakuje. A wiecie, teraz nikt nas nie zaatakował, bo... Znaczy, nikt nas nie zaatakuje. Bo nie mamy połączenia ze Steamem. Tyk, pięknie. Najwyżej w następnym odcinku sobie ogarniemy tą śmieszną tą wieżę z gargulcami. Już do twierdzy. Oh, fuck yeah. A teraz sobie pozwiedzamy tutaj. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Tutaj zbliżamy się powoli do miejsca, gdzie jest do znalezienia mój... What the hell? Czy wy to słyszeliście? Latały gargulce. Pewnie się zezłościły, że nie mam połączenia. Też się zezłościłem, szkoda no. Się napaliłem. Poza tym chciałbym dołączyć do tej organizacji tam. Bo to jest taki fajny myk, taki fajny sojusz. Jacyś obrońcy wieży czy coś takiego. I w tej grze są dwie wieże. Jedna jest właśnie tutaj, druga jest w żelaznej twierdzy, czy jak to się tam nazywało. I chodzi o to, że jeśli będziemy nosić pierścionek od tych pomocników obrony wieży, tych ochroniarzy, to wtedy będziemy mogli sobie ładnie zostać wezwani wtedy, kiedy... Czemu ja z tym dagerem chodzę cały czas? Wtedy, kiedy akurat ktoś wejdzie do tej wieży.
I może to być nawet osoba z sojuszu, ale jak ktoś wejdzie do tej wieży, to mamy szansę na to, że nas przyzwie do niego, żeby po prostu go zabić. Jest to strasznie niesprawiedliwe właśnie, bo jak chcemy po prostu przejść tą wieżę, no to mamy bardzo, bardzo, naprawdę na 80-90% zawsze ktoś się wpierdzieli i jak tylko jedna osoba, to mamy szczęście, bo często się zdarza tak, że nawet i dwie albo trzy osoby nas nawiedzą i to już nie jest wtedy przyjemne. Ale bardzo fajnie to zrobili. W końcu to Dark Souls jest chamski na swój sposób i to jest właśnie w nim piękne. Co prawda na początku się wkurzałem, że nagle pełno duchów przychodzi i mnie non-stop nawiedza. Tym bardziej, że pierwszy duch, który wszedł, nazywał się tak w miarę klimatycznie, że nawet stwierdziłem, że może to jest jakiś zwykły NPC. No. W każdym razie opłaca się, bo kiedy my nawiedzamy kogoś w tej wieży, to dostajemy odłamki tytanitu. A wiadomo, tytanit jest zawsze spoko. I weź przedmiot, mamy strój, mój ulubiony, ubieramy, jesteśmy teraz zajebiści. Pięknie, super. Że no, można się tu spodziewać, że każdy strój jest moim ulubionym. Ale po prostu jest dużo bardzo ładnych zbroi, oczywiście też jest parę obleśnych. Ale akurat do tej zbroi mam sentyment z pierwszej części, bo zawsze lubiłem grać właśnie wędrowcom w jedynce. Mamy kamień Farosa jeszcze? Mamy. Używamy czy nie używamy? Używamy. Okej. Jakiś ninja przyszedł. Siema ninja. Jeszcze jeden? Nie. Taki dziwny dźwięk słyszałem. Jakieś drzwiczki są, wow! Sprawdźmy. Czy tu coś jest ciekawego? Zwiędłe zioło zmierzchu. No nie jest to ciekawe. Tutaj? Sprawdźmy. W tym. I bliźniacze ostrze. Czyli zajebista broń, która na początku bardzo mi się podobała, ale jednak już ich tak za bardzo nie lubię. Nie wiem, nie umiem walczyć. Próbowałem kiedyś na PvP walczyć tą bronią i nie za bardzo mi szło. Gdzie to jest? To jest to. Bliźniacze ostrze. Bardzo mi się podoba ogółem sam pomysł tej broni. Kojarzy się to z bronią Illidana z World of Warcraft, albo z Warcrafta ogółem z tego świata. Nie wiem, czy kojarzycie Illidana. On miał zawsze dwa takie ostrza. No i tak patrząc, atakuje normalnie. Ale... na przykład atakując, zobaczcie. No... hello, tu jest chyba z 5 albo 6 hitów i to jest zajebiście współgrająca combo z czym? Z Bleedem i z Poisonem, jeśli mamy wbudowane to w... no patrzcie, jak on tu pięknie atakuje, no Jesus, śliczny tylko, śliczny. Chyba sobie trochę pochodzę z tym. Pobawimy się troszkę. Kościany kostur, okej. Otwieraj. I co to będzie? Naczynie dusz. O, świetnie. To się przyda na przyszłość. A tak swoją drogą, czy tutaj nie ma żadnego przejścia jeszcze? O, nie wiem. A tutaj jest. Spróbujemy, zobaczymy gdzie to nas zawiesi. Pewnie do góry gdzieś. Ale dokładnie gdzie to nie wiem, bo nigdy, znaczy no... może raz z tego skorzystałem, ale przeważnie z tego nie korzystam. Okej. Nie wiem gdzie jesteśmy. Podejrzewam, że to jest sala, która jest pełna tych ziomków takich wybuchających. Wiecie co? Chyba mam rację. Tak, to tu jest. Okej, to już wiem gdzie jesteśmy. Ale wiecie co? Tam coś było. Spróbujemy sobie tak zbiec po prostu. Okej, udało się. Weźmiemy sobie to. Żar ascezy? A, bo to jest... dobra. Przez chwilę zapomniałem co to było.
Wydaje mi się, że chyba już nie mamy teraz jak stąd uciec. A nie chcę ryzykować jumpami tam. Musiałbym mieć pierścionek kota. Dobra, to po prostu użyjemy z teleportu do domciu. Chyba jeszcze nie wszystko zebrałem, muszę tutaj jeszcze wrócić. Ale przynajmniej wytestujemy sobie bliźniacze ostrze. Tak, to będzie koks. Suknia pieśniarki, super. Kiedyś taką miałem i biegałem. Nawet nie wiecie, jak debilnie to wygląda na kolesiu. Taki dekolt tutaj ma taki prawie że równiutko z cudami i to tak debilnie wygląda, jakby to kurwa chodził jakiś chory człowiek po prostu psychicznie. Dobra, gdzie jest ten gość tutaj jakiś? Jakie to słabe. Czekajcie, spróbujemy ten mocno tak zrobić. No niby super wygląda, no. Ale nie jest to takie fajne, jakby się mogło wydawać. Niestety... Patrzcie, aj, prawie że go. Co ty robisz? Nie wal w kafelki, tylko... Dobra, on mnie olał. Idziemy do góry, mamy wyjebane pieski. W sumie te bliźniacze ostrze można dbać, ale już z nim nie chcę biegać. Pole z tamtych, idziemy tutaj, bo tutaj jeszcze trzeba było coś ogarnąć. Aha, to ten ninja śmieszny jest. Wybacz, siom, co chwilę o tobie zapominam. A gdzie on tam siedzi, kuźwa? Nie widać, żeby on tam gdzieś mógł jakoś tam... Pewnie wisi gdzieś, tak jak wcześniej. Tu się gdzieś szło po coś, tylko nie pamiętam dokładnie po co. Sprawdzimy ściany. Tutaj czasem nie ma nic ukrytego. Hello. Czy tu coś jest? Aha, to się już spada tam, tak? Ja pamiętam, że gdzieś tu powinno być jeszcze iluzoryczna ściana, żeby dostać się do takiego pewnego miejsca. Tylko kurczę, nie pamiętam, czy to było tu, czy gdzieś indziej. No zejdziesz, czy nie zejdziesz? Jo. Nie chcę schodzić, ja chcę zaskoczyć. Opa! A, dupa. I zeskok. Może to tu było? Sprawdźmy. Nie. To jest tutaj. To może tutaj, w tym pomieszczeniu to będzie. To powinna być jakaś taka iluzoryczna ściana, tylko kurczę, no widzicie, nie umiem znaleźć. Dobra, to chyba nie tutaj. Kichać to. Chyba nie tu, no chyba, że tutaj jakimś cudem będzie, ale nie, nie. Okej. No to spadamy stąd, nie? Spadamy, tylko że, czy ja mogę tędy wrócić? Nie, tędy nie wrócę chyba. Tędy nie wrócę, czyli pociśniemy sobie windą. Windą ciśniemy. Jakieś kurwa dzieci za oknem śpiewają. Muszę śpiewać, bo to wiecie, żeby był klimat dać sosowy. Nie masz nosa. Masz nos. Nie masz nos. Nie masz. Co tu? A, myślałem przez chwilę, że to do góry nogami tutaj to jest. Dobra, idziemy. Uaa, nie zdążycie się nawet kapnąć, że ja was zabijam. Pięknie. Jak tu jeszcze jest ziom? Tu na dole też mi się wydaje, że... Właśnie. Jeszcze backstabam. Tamten wybuchnął ze stresu. A tu jest ukryte przejście. Może o to mi chodziło. Sprawdźmy. Tak, chyba o te, no. O te mi chodziło. Gdzieś tutaj jeszcze jest jedno. Kolejny prześladowca. What the fuck, wy się tu mnożycie jak porąbania coś. Au.
Au, ej, jakie kombo, nie mogłem się kurczę ocknąć z tego. Chyba najsilniejszy prześladowca, z jakim walczyłem ostatnio. I cia, w dupcie. I co, wypadło ci? Biegaczący tytanin, tak zwykły. No okej, może być, może się kiedyś przyda, nie? I ziomuś. I nie ma ziomusia. Pierścień wzmocnienia, czyli po prostu sprzęt nam będzie mniej się psuł. Tędy nie chcemy na razie iść. Tam się nie szło, stąd przyszedłem, czyli się szło teraz tutaj. To jumpujemy, uwaga. O, pięknie. Ok. Teraz tędy się poskradamy. O, to spokojnie, 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 spokojnie. Ok. Teraz tutaj. A tu spokojnie, QK. Bo ty spadniesz i będziesz tyle z tego miał. Dusza dzielnego wojownika i złoto skrzydła tarcza. Sprawdźmy. No nie chciałem tego pić, ale dobra, przyda się. Złoto skrzydła tarcza. Jest to ta tarcza. Niebieska tarcza ze złotym motywem skrzydeł. Stanowią one najpewniej symbol ochrony używany przez rycerzy błękitu. Zawiera materiały zaklęte magią, pozwalające na odbijanie czarów blokiem. Okej, możemy odbijać czary blokiem tą tarczą. I jeszcze jakaś tarcza miała tego skilla chyba, nie? Czy nie? Nie pamiętam. Tak, tutaj, blokować zaklęcia, a to odbijać. Ciekawe, 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 no. Dobra. I teraz myślę tak, czy zaskoczyć, czy po prostu robić teleport kością, bo ciężko mi się zawsze wraca tam. Przeważnie spadam. I nie bardzo mi się chce teraz pływać. Spróbujemy, po prostu. Tutaj tego typa dobić. Super, trafiłem, zajebiście. No nie mogę go bić. Trwający płomień. Jupike, jupike. I piesior. Da się to już w końcu otworzyć? Jest klucz do twierdzy otworzone, zajebiście. Zajebiście, i tu jest ognisko. To sobie zapalimy, zaraz się teleportniemy do tamtego. I w końcu pójdziemy do grzesznicy. Bo dawno nie... Znaczy dawno. Miałem do niej iść. I non stop tylko zwiedzam. Co to jest? Odłamek tytanitu. Ładnie, same odłamki. Żelazna strzała. I... ciężki bełt. Okej, to dobra, to może z kowalem porozmawiam kiedy indziej, jak będę coś tutaj jeszcze ogarniał fajnego, chociaż nie, pogadamy teraz, bo on ma młotek zajebisty, który bardzo, bardzo lubię. Tyle, że ten młotek jest na stręża w sumie, a nie na deksa. Dobra, to na razie go chrzanić. Sorry pozytywnie za ten zamot, ale ogarniemy później. Tam, widzicie, tam jest pochodnia. Jeśli ją podpalimy, to potem kowal zmieni miejsce bliżej pochodni, żeby widzieć, jak bić w powietrze młotkiem. Bo on lubi bić powietrze młotkiem. Także tak, pogadamy z nim kiedy indziej, jak będę sobie broń zmieniał na jakiś żywioł, bo u niego właśnie możemy zmienić sobie broń na żywioł ognia, błyskawicy, jakiś tam mrok, no i takie różne, wiecie, o co chodzi. Okej, no to ciśniemy w końcu na tą grzesznicę chyba, nie? Najwyższy czas. A ja mam pytanie, czy ja mam gałązkę? Czy ja nie mam gałązki? Mam gałązkę. Okej, bo będzie mi potrzebna za niedługo. Będzie mi potrzebna, więc spoko. Ale ze mnie cham, jacie.
Ale kto trzyma puste beczki? Patrzcie, to jest zajebiste. Otwieramy. Dzień dobry. Zamykam. So fucking creepy, nie? Dobra, otwieramy to. I pyk. Wybucha? Wow, wybuchło, bo był blisko mnie, jak tam podszedłem, zajebiście. Nie wiedziałem, że tak fajnie mogę go sprzątnąć. Zawsze ich sprzątałem dopiero po... To mi jeszcze spadnie. Zawsze ich sprzątałem dopiero po tym, jak się otworzy kreta. Okej. Ups, wybucha. Okej. Wyciśniemy w górę. Nie wstawaj, kolego. Też nie wstawaj, kolego. Tutaj w tej poprzedniej wersji zwykłej gry nie było tutaj aż tak wielu ich poukrywanych. Także widzicie, takie na każdym kroku utrudnienie. Zazdroszczę nowym graczom, którzy zaczynają grać od tej części, a nie od poprzedniej. Bez rozszerzenia. Bo mają wtedy jeszcze większe wyzwanie przed sobą. Użyto klucza do twierdzy. A tu są drzwi donikąd. Zajebista cela. Smocza kość. A, to dlatego tutaj wchodziłem. Dobra. Ziom, przesuń się, proszę cię. Masz powąchaj ze gałęzi. To jest jeden z dwóch postaci, u których możemy wymieniać dusze bossów na jakieś bronie ciekawe albo czary. Tak, porozmawiamy z panem. Okay. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Spoko wygląda. Jakaś sexy brudka. Ale strasznie ciemna karnacja. Ciekawe, czy to jakaś magia, czy jest takim dziwnym murzynem. Very good. Very good indeed. Cursed one, weak you may be. But I, Strain, will teach you my spells. Cool. O, naucz gestu. Poproszę. Gest kpina. Okej. Okay. Kup przedmiot. Pierścień wiedzy zwiększa inteligencję. Pierścień... Jeśli mamy dużo inteligencji, to ten ziomek da nam też swój set. W sensie nie, że się rozbierze do naga i nam da, tylko da swoją kopię, bo on nosi przy sobie. Pierścień przyczajonego smoka wydłuża czas trwania zaklęć. I pusty pierścień zastępuje posiadacza we wchłaniania dusz. Czyli jak nie chcemy, żeby nasza postać wpierdziała duszę, żeby to leciało do pamięci, żeby się skalowała coraz wyżej i wyżej na łączenie z innymi graczami, no to bierzemy ten pierścień. On chyba działa od iluś tysięcy dusz. Nie jestem pewien, czy tak jest, ale chyba tak. I tak, no i zjada po prostu te dusze, tak? Żebyśmy nie musieli my rosnąć w pamięci, w siłę. Tutaj mamy czary, które nas może nauczyć. Strzała dusz, która się samo naprowadza, więc jest spoko. Mocna magiczna tarcza, której szczerze mówiąc nie używałem nigdy. Użyjemy tylko po to, żeby sprawdzić, jak wygląda, ale jakoś tak praktyczne zastosowanie wątpię. Tarcze tutaj mają, jeśli chcemy mieć mocną stabilność i mocną obronę, to bierzemy dużą tarczę i duże tarcze to jest w zupełności wystarczy, nie trzeba ich podrasowywać jeszcze jakąś magiczną czymś. Światło, czyli latarka, olśniewające światło przywraca dużą liczbę punktów życia. Odsłonięcie to jest, że takie coś pokazuje, gdzie jest
mroczny upiór, który nas atakuje. Na przykład trający płomień to coś, co mi wypadło już z tych śmiesznych ziomków. I co jest jedno z zaklęć piromancji stworzonej przez Strayda, uwalnia nieruchomą kulę ognia, która eksploduje, gdy podejdą do niej przeciwnicy. A, to jest bardzo fajne. Bardzo fajne i chyba sobie to kupię. Ognisty pokłos. Sprawdźmy. Jedno z zaklęć piromancji stworzone. Wielki płomień pochłania i to też sobie kupimy. Piromancja jest pytkę, zawsze lubiłem ogień, mój ulubiony żywioł, więc czemu nie? I tutaj mamy czarną magię. Jakaś mroczna sfera, mroczne pozdrowienie. Okej, pozdro, poćwicz. Mroczna mgła i przyciąganie. Całkiem ciekawe ma te czary. Na samym początku, kiedy Dark Souls 2 wyszedł, mroczna magia była mega, mega przekoksana. Teraz już troszkę ją zmniejszyli, no ale każda magia zawsze jest przekoksana w Dark Soulsie, nie oszukujmy się. Okej, wymiana. I tu możemy wymieniać na przykład duszę prześladowcy, którą zjadłem, możemy wymienić na ogromny miecz prześladowcy. I na wielka tarcza prześladowcy. Sprawdźmy. Ogromny miecz prześladowcy, znany jako najpotężniejszy z prostych mieczy, wymaga od władającego nim wielkiej siły i zręczności. Prześladowca tropi osoby naznaczone piętnem klątwie, jak gdyby każda nieumarła dusza, jaką zdobędzie, dawała mu odpuszczenie jednego grzechu. No to chłopak się musiał nagrzeszyć ostro. Mamy spaczony miecz, który uzyskujemy z duszy zręcznego strażnika. Zakrzywiony miecz też od niego. Widzicie, na zręczność. W końcu zręczny strażnik miał zręczne bronie. Skalowanie A, skalowanie B. Bardzo fajne. Tutaj mamy topór olbrzyma, który aż 45 stręża wymaga i ma tylko D skalowanie. Czyli, no, co tu będę dużo mówił. Ciulata broń. Może i potężne ma bazowe obrażenia, ale... Kolczasta pałka, też od zręcznego. Halabarda z moczego jeźdźca, która ma takie CCC bardziej i to jeszcze się skaluje z czym? Z intelektem. Czyli ma obrażenia też magiczne, tak? Dobrze patrzę. Ej no, nie chciałem wychodzić. Obrażenia magiczne. Tak, jest 100 fizyki i 90 magiki. Mamy tutaj smoczy bliźniacze ostrze, też ze smoczego jeźdźca i też taka średnia broń, bo widzicie, bardzo ładnie wygląda, o, ale słabe skalowanie. Tutaj, jeśli idziemy w B, jeśli idziemy w stręża, to mamy tutaj bardzo dobry łuk do stręża, skalowanie B. Tyle, że widzicie, zręczności też wymaga dużo. No tutaj mamy tarczę, która prawie 40 stręża wymaga, to jest w pizdu. I ta też tarcza bardzo dużo wymaga, ale też jest bardzo mocna od smoczego jeźdźca. Okej, i tutaj jeszcze mamy czary. Na razie tylko jeden mamy dostępny. Czyli samonaprowadzająca ciężka strzała od dusza strażnika ruin, czyli tego ziomka, którego... Nie chcę. Którego rozwaliliśmy właśnie niedawno. I pozytywnie, przykro mi to mówić, ale czas nas goni. Widzisz? Widzicie, on też mówi o czasie. Czas nas goni. Dlatego pogadamy z nim. I grzesznicę rozgrzeszymy w kolejnym odcinku. Tak, znaczy to dokładnie to była zagmina twierdza. Nie ma za co do usług. Tak, bo jestem porąbany do tego. Nie musisz się śmiać ze mnie, co? Okej. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical of meek minds, don't you think? Tak jak mówiłem, to jednak tym statkiem właśnie z tej przystani płynęli tutaj, żeby do tych wszystkich cel wsadzać tych ziomków. Once people became aware of their own frailty, they seized anybody they found undesirable, cursed or no, and impounded. Jestem ciekaw, za co zamknęli ciebie.
orb so that they could sleep better at night. They even turned the great strain into a stone. No właśnie. Dystans do siebie to najważniejsze, Strait. Ty stary jesteś. No flame, however brilliant, does not one day splutter and fade. But then, from the ashes, the flame reignites, and a new kingdom is born, sporting a new face. It is all a curse. And it is your cursed flesh that will inherit the flame. Okay. Pyromancy was created by the ancient witch of fire. Była o tym mowa w pierwszej części. I ile miała? 6 albo 7 córek. The witch led her daughters into war against the old ones. Old ones, czyli smoki chyba. But legends are legends. No w końcu to było ponad 2000 lat temu. Ja ci wierzę, bo grałem w jedynkę. Okej, tu się już powtarza. Okej, no to wyjdź. Spokojnie. Tak. Dobra. Nie to... Chciałbym użyć... Kpiny. To jest kpina, no dobra. Pozytywnie, mam nadzieję, że wam się podobało. Sorry, że nie przyszliśmy tutaj ani do wieży, ani do grzesznicy. Ogarniemy to w kolejnym odcinku, może nawet i dwa na raz te rejony. I tyle, jak się podobało, to wiecie co robić. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie komentarze, bo bardzo to miłe. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.